zasługuje na taką nagrodę. What's happening? Someone set up as the bomb. Tak to jest. Żul spod bloku musi ratować skórę wszystkich. Kici kici, taś taś. Ktoś zamawiał serwis ze sklepu mięsnego? Zaraz dostaniesz go. O, git, możemy sterować Auronem. Dobra, zarąbiście. Masz. To by było na tyle. Mój tasak przed nikim się nie ukryje. So, you do know him. Yeah, best guardian there ever was. Ma ładne okulary przeciwsłoneczne. Temu jest takim najlepszym strażnikiem. Powinienem? Szermierka, dawaj. Super! Tak mało? Niedobrze, niedobrze! Okej. I? Proszę bardzo, to overdrive łaki, koło żywiołów. Kurde, nie zobaczyłem, przeciwko czemu jest podatny. Ale dobra. Fuck, zjebałem. Dobra, może nie. Tak czy owak, no, trzeba te jednorękiego bandyty ustawić odpowiednio. Nie, na nic nie jest podatny, okej. Tak. Żryj proteiny. Czy tam pij. Zdolność. Specjalne. W sumie... ja chyba mu nic nie zrobię, bo on jest przeciwnikiem latającym. Dobra, to bolało. Bufnę nas jeszcze. W ogóle jestem ciekaw, czy tutaj buffy się nakładają na siebie. Jakby to teraz... a zobaczymy, może trafi. Trafił! Czy to nie jest czasem oszukiwanie? Masz. Spróbuj nas teraz trafić. Przedmiot. Ta, przyda nam się to. Jeszcze raz. Ponieważ jestem cheaterem. A dawaj. Tak się załatwia sprawy. Na Podlasiu! Kurde, zero sfer ma Auron. Trochę dupne, ale to nic. Chyba i tak auto levelował przez ten cały czas. O, teraz zacznie się. On też jest przywoływaczem. Czemu on nie pójdzie na pielgrzymkę zamiast nas? To się kurde nazywa... niezły zombiak. Gdzie jest Chris Redfield? Chociaż nie, on jest po naszej stronie.
To jest kurde przerażające trochę, ale... Ważne, że niszczy wszystko jednym strzałem. Też bym takiego pogłaskał! Nie jestem... nie dyskryminuję nikogo, patrząc na jego wygląd. W środku może też to jest bardzo... miłe coś. Które mnie nie zje. Ty nie masz niebieskich włosów, ty masz fioletowe takie trochę. Tak więc no. Całe szczęście. Pewnie! W takim rozpierniczu zasługujemy na save'a. Patrz jakiego mam dużego. Shouldn't you heal up first? Yuna needs me with her now. I can't be lying around in some bed. Yeah, but come on, look sharp. The blitz season just started. Don't make those faces, yeah? Teraz moje duże trofeum jest twoje. Udźwigniesz je? Moje brzemię? See ya, boys. Tak, grzeczni. I can't hear you. Captain. Are you sure? Czyżby to była ta scenka? Sorry for making you wait, Yuna. I have some promises to keep, yeah? Czyżby to była ta scenka? From now on, I'm your full-time guardian. Then welcome back, Sir Waka. Good to have you with us. Hey. It's good to be back, yeah? Yeah. Moi przeciwnicy będą drżeć na sam pomyślunek moich piłkowych skilli. Not really. We don't know where the fiends came from. Maester Micah is safe and sound, thanks to Maester Seymour. That's about it. Maester Seymour's Aeon, it was so powerful. W sumie był. I bardzo milusi. Hey you, don't just stand there! All of this is your fault! Tak, ten gigantyczny wieloryb przyszedł, bo cię nie lubił. Tak więc no, mówiąc wcześniej o charakterze Tidusa, no... rozumiem, czemu dużo ludzi go nie lubi. Z czego ryjesz? Jesteś złym, będziesz ostatnim bossem. And you also knew Yuna's father? That's correct. Hey man, there's no way. That's just impossible. Nothing impossible about it. Jekt, Roska and I. Together we defeated. O, to jest fajna muzyka. 10 years ago. Then I went to Zanarkand, where I watched over you. So that one day I could bring you to Spira. Czyli co, czyli można do Zanarkand się przenosić? O tak? Is he alive? It depends on what you mean by alive. He is no longer human. But then I felt something object there in that shell, couldn't you? You must have felt him. When you came in contact with Sin. It can't be. Może. It is. Sin is checked. No, that's ridiculous. No way. I don't believe you. W sumie ja bym też chyba tak zareagował. But it is the truth. You'll see for yourself. Bez żadnych dowodów, bez niczego, ale... Come with me. Trochę szokujące, wiem. If I say no,
Every story must have an ending. I don't care about your stories! I see. Sorry you feel that way. Fine, then. Come or don't come, it's your decision. What am I supposed to say? You tell me it's my decision! But I don't have a choice, do I? No, you're the only nie. One who can tell me what's going on anyways! I have to go with you, I have to! Irritating, I know. Or are you afraid? Chyba każdy by trochę się bał w takiej sytuacji. It's all right. Auron. Will I ever go home? Back to Xanarkand? That's up to Jekt. Czemu by nie przenieść Xanarkand do Spire? Chociaż z drugiej strony to by było głupie cholernie dla ludzi, którzy mieszkają na przykład w Xanarkand i są na przykład z innego miasta. Gdyby to było też trochę samolubne. Tak więc no, wracając do Tidusa, pewnie większość z was pomyśli, że ja pierdzielę, on jest wkurzający, bo tak tylko wrzeszczy i wrzeszczy, no nie? Ale z drugiej strony spróbujcie postawić się w jego sytuacji, nie wie gdzie jest, niby przeniósł się 1000 lat w przyszłość, nie wie co się odpierdziela. To jaka byłaby wasza reakcja? Wy byście też może... Nikt by tak nie wrzeszczał, może niewiele ludzi by tak wrzeszczało jak on i obwiniało innych, ale ja myślę, że jego sytuacja względem jego reakcji jest usprawiedliwiona. Czy tam na odwrót raczej. Tak więc no. I tak, już jest, dobra. Plansza sfer, Auron, dobra, co mogę na jego temat powiedzieć? Tak jak wygląda, nie? Wielki kurde miecz, bardzo powolny, dużo HP, dużo ataku, więc no, on będzie się rozwijał jako wojownik. No i oczywiście mało MP i magii, no nie? Ale to nie znaczy, że nie można go nauczyć żadnych tych zarąbistych skill, że tak powiem. Ale hej, jak już jesteśmy przy tym, to wylewelujmy wszystkich. Kurde, Tidus wpadnie trochę na Aurona. Ale dobrze. Nauczy się pędu. Okej. Okay. Sfera siły. Dużo ich mam, więc mogę szaleć. Przenieś. Jakby ciebie tu przenieść? Jak ja chciałem cię przenieść? Już kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. Fagdys, idę tędy. Tak więc no. Fajne jest to, że wszyscy są tacy raczej zbalansowani, jeżeli chodzi o ich użyteczność w walce. Fajna sprawa. I tak, o kurde, nie ma miejsca. To nic, jeden level up i będziemy mogli to zrobić. Tak więc no, czemu ta nagroda była pożyteczna, że tak powiem? Otóż niektóre sfery potrafią nam, dają nam możliwość stworzenia ich. Sfera kreacji siły. Zmienia pusty węzeł na węzeł siły. Czyli no, jakbym stał tutaj, to mógłbym tutaj zrespić węzeł siły i dać jej go. Dlaczego akurat Juny? Bo w końcu ona to jest raczej mag, no nie? Otóż... chodzi o jej eony, ponieważ one levelują razem z nią. Tylko że też levelują w taki sposób, z pewnymi proporcjami, no nie? Na przykład ona jest dobra w magicznych sprawach, no nie? To jej eony będą rozwijać się nieco słabiej, jeżeli chodzi o manę, o magiczny atak i tak dalej, no nie?
Za to jeżeli chodzi o HP i fizyczne sprawy, to dostają niezłe podwyższenie tych statystyk, bo ona na jej drodze przynajmniej bardzo rzadko spotyka takie plus 2 do siły czy coś. Zwykle o magia. HP też niezbyt dużo zobaczy na swojej drodze. Tak więc to jest bardzo przydatna sprawa. Lećmy dalej z levelowaniem. Skupienie. Użyj. No. W sumie trzeba wiedzieć coś niecoś, jeżeli chodzi o tą grę, ale nic takiego strasznego, jeżeli wszyscy na ślepo w nią grają, no nie? Chociaż z drugiej strony ja bym ewentualnie, jeżeli gracie po raz pierwszy raz w tą grę, to oczywiście, jeżeli chodzi o levelowanie, to standardową planszę sfer rekomenduję. Ponieważ no, standard! Let's fucking go save once again. Because I don't know. Nie chce mi się levelować wszystkiego od nowa. Okej, mogę już zmienić? Nie, nie mogę. Cholera jasna. Tak, wiem, cały czas sprawdzam ten menu ferworu, ale jest ku temu dobry powód, którym chyba już wcześniej powiedziałem, więc nie będę się powtarzał. W mordę chce mi się do ubikacji! Chwila momentos, por favor. ZW, bo nie wytrzymam. No i wróciłem! Ale nie wróciłem sam. Wiecie dlaczego? Ponieważ mam... picie! Właściwie to butelkę z wodą, którą wziąłem sobie z lodówki. Tak przy okazji, widzicie ile miejsca jeszcze mam w tym? U ludzi. Przy okazji, sorry, że ten, jeżeli jakąś zadyszkę mam czy coś, ale biegłem jak najszybciej, żeby nagrywać dalej. Widzicie, jak się poświęcam dla was? A mógłbym, kurde, na zawał paść. Tak więc no, widzicie ile jeszcze miejsca zostało w drużynie? Jeszcze tak jakby na jedną osobę, czyż nie? Kim mogłaby być ta jedna... Czemu Lulu ma więcej HP od Kimariego? On powinien być wojownikiem. No ale tak jak powiedziałem, na początku będzie trochę słaby, ale później go się naprawi. Tak więc no. On zwykle chyba ma najwięcej HP. O ile dobrze się orientuje. Raczej dobrze się orientuje. To ta scenka! Sir Orin knows him apparently. You were right. He did meet someone he knew. Do you think he'll find a way back to Xanarkand? In any case, I'm just having him around. He's still in town, isn't he? I think I'll go see him. Nie, lepiej postój tutaj. Oh. Whoa. Sir Orin. Tidus trochę ma już kaca. Nie jest zbyt doświadczony z alkoholem. Yuna. Sir. I wish to become your guardian. Do you accept? You're serious? You refuse? No, no. We accept, right everyone? Of course. No problem at all. But why? I promised Braska. You promised my father? Thank you, Sir Orin. You're welcome to join us. And he comes too. Hi, guys. Howdy. This one I promised. Co mi to jest takie trochę dziwne, bo żadnej ceremonii nie ma czy coś, po prostu tylko przywoływać decyduje, czy jesteś jego strażnikiem czy nie, jakby nie można było to zrobić wcześniej. Z Tidusem. You'll meet eventually. Yes, I'm looking forward to it. Ładne drzewa pikselowe. Where are we headed? Hey, come with me. Już się zaczyna.
Pogadajmy ze wszystkimi. Dobra, teraz już nie będziesz się na mnie wyżywał, brutalu, bo jestem strażnikiem. Remember, you're suffering from sin's toxin. Don't say otherwise. Would you meet Sir Auron anyway? Zanarkand! Sin's toxin sure is taking its time wearing off. Oczywiście, że mi nie wierzycie. I knew you'd find someone you knew here. You're a real guardian now, so no mistakes. Understood? Bo jak nie, to cię zleję jednym z moich 50 pasów zwisających z mojej sukienki. Dobra, zróbmy to. Hey, watch. To jest ta scenka. Dobra, ja nie będę nic mówił na razie. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling. Oh, yeah. When I'm feeling sad, you know. I know it's hard. To jest trudne. I understand. Uśmiechać się mimo tego, że życie podkłada ci kija między szprychy. Oh my god! Zaczyna się. Come on. Wyglądasz jak kartofel. This is weird. Next, try laughing out loud. What? Come on, show me. Proszę państwa, tak się zaczął ten mem. Wszyscy się gapią, co mu odpierdoliło. A te mało poligonowe. Te mało poligonowe modele nie pomagają. Myśleliście, że śmiech Kefki w Soniku AX jest przerażający. To przygotujcie się na double śmiech. Ja pierdzielę. Właśnie dlatego lubię tą grę bardzo mocno. Bo ma duszę. Thank you. Bardzo ogromnie świecącą duszę. Będzie dużo śmiechu! Już ja o to zadbam! Okay. Mam nadzieję. W końcu to let's play. Któregoś dnia zobaczę na YouTubie jakiś tutorial do gwizdania i się w końcu tego kurde nauczę. Zobaczycie. Chyba, że zapomnę albo nie będzie mi się chciało. Well, let's go. Let's fucking go. What are you looking at? We were worried you guys might have gone crazy. Łaka wie, o co chodzi. Well then, all right. Now, we will go to the temple at Jose. And guardians, don't forget to smile. Tak więc no, jeszcze tak zwracając uwagę na tą scenkę. Ogólnie mówiąc też o grze, dużo ludzi mówi, że voice acting w tej grze jest okropny. No ale dobra, nie oszukujmy się, jest trochę drętwy, no nie? To jest prawda.
tego nie zaprzeczam. I bardzo często jako drętwą grę aktorską... O, poziom drugi. Rekrutacja graczy Blitzbola. Wielu mieszkańców Spiry to zapaleni gracze Blitzbola, by ich zrekrutować, porozmawiać z nimi za pomocą X. Czyli kwadrat, tak jakby. Patrzę na pada. Tak jak powiedziałem! Pad od Xboxa i pad od Nintendo. Kurde, co to za paranoja. Podpisz kontrakty z najlepszymi graczami Spiry i poprowadź żubry Besseid do zwycięstwa. Tak więc no, nie będę sobie tym zaprzątał głowy. Ponieważ jak widzieliście, Blitzball to nie jest moja mocna strona. Tak więc no, jeżeli wracając do mojego poprzedniego tematu. Często ludzie właśnie pokazują jako dowód tą scenkę, którą widzieliście przed chwilą. Czy tutaj niczego nie ma? I tak czy siak, dużo ludzi właśnie nie rozumie, że ona powinna być taka niezręczna. Nawet sam aktor głosowy Tidusa zrobił filmik na ten temat. O fuck. No tak, przecież tu walki są. Ha, that one looks slow. It's also tough. Let me handle this. No i trochę kartoflowy jest. Ech, jak sobie chcesz, Tidus. Masz. What the? Co? Told ya, Sir Aaron's the best. I could have done that. No, potrzebujesz trochę level upów. Szkoda, że łaka expa nie dostał. Szkoda, że kurde nikt expa nie dostał poza Tidusem i Auronem. Właśnie, kurde, zapomniałem, ten stary tutaj jest. On tę historię mniej więcej Spiry nam opowiada, więc będę z nim gadał. This is a statue of Lord Meehan. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. Ale no, szczerze mówiąc, wracając do drętwej gry aktorskiej, to jeżeli chodzi o ludzi, którzy podkładają starcom głosy, zgadzam się w 100%, jest drętwa. Wyglądasz jak papież. Crusaders, which they Deus Vult. And the rest is history. To wszystko, dobra. Fajnie było. Trzeba dla Juni level wbić. Do jasnej cholery. O kurde, ale... O fuck me. To było niezłe. Okej. Okay. I... Nie, stój. Podlecz. Naszego star playera, który gola nie ustrzelił. No. Teraz będziemy wszystkimi mogli napierdzielać. A że dużo ma HP, to mamy trochę pola do popisu. O kurde, myślałem, że padnie. Całe szczęście tak się nie stało. Niech będzie lód. Kurde, myślisz, że jak jesteś taki Packers, to możesz nam kurde się stawiać. Może... Nie, czekaj. Ubijesz go? Kurde, prawie. Już przyszykowałem taki zarąbisty, kurde, ostateczny tekst. Juna... Tak, dostała, dobra. Żeby od razu nie żeby nie zapomnieć, od razu wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Siła 19, siła 20. Plansza sfer, Juna. Przenieś. Ta, użyj. W sumie sam jestem ciekaw, jaki procent jest. Siła o 4 punkty. Ta?
22, 24, czyli nie, jednak procentowo się nie zwiększają, zostałem oszukany. No ale i tak. Chociaż nie może. 19, 20, 21, 22. Nie, to ma sens chyba. Nie, on miał 19 siły, on miał 20. Więc nie powinien mieć 23. 20. Ach, nieważne. Pewnie zależy od samego Aeona. Może on, oni ten. Zależy od jego typu, czy fizyczny, czy magiczny bardziej. Może w ten sposób to się ogarnia. Każdy ma swój procent, że tak powiem. Może już dość!